Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mam dla Was Denko, czyli taki zbiór mini recenzji produktów, które już zużyłam. Tutaj mam soteczkę i niestety nie zmieściłam wszystkiego do niej, także jest tego ogólnie więcej. Ponieważ bardzo dawno tego typu filmu nie robiłam, tutaj mam pewną czapkę i jeszcze kilka produktów na podłodze, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Właśnie tego troszeczkę się uzbierało, także przechodzimy do rzeczy. Zacznę od produktu z Lasha, bo je mam tutaj na wierzchu, mam tutaj 4 produkty, 5 akurat kończę, ale stwierdziłam, że on poczeka po prostu do następnego denka. Mam tutaj 2 opakowania po tym samym produkcie, jest to Dark Angels, czyli ten taki peeling właśnie do oczyszczania twarzy, głęboko oczyszcza, on jest na bazie węgla, właśnie cukru, on niesamowicie mocno oczyszcza właśnie skórę, to jest naprawdę mój ulubiony peeling. Niestety Lush dalej nie jest dostępny w Polsce, a jakoś cały czas próbuję, udaje mi się dostać, czy dzięki znajomym, czy po prostu podczas jakichś moich podróży. Co jeszcze zużyłam, to Aquamarina, jest to też taki produkt do oczyszczania twarzy, ale ten już jest taki typowo codzienny, właśnie którego możemy używać 2 razy dziennie. Ten produkt akurat był z solą morską, z gilinką chyba też i z algami i przepięknie właśnie tak pachnie takim morzem po prostu świeżym. Bardzo fajny, oczyszczający produkt, świetny do używania rano, bo właśnie taki mocno orzeźwiający. To Wam bardzo polecam, bo fajnie, miło mi się tego produktu używało i na pewno do niego wrócę, chociaż teraz mam etap po prostu, gdzie kupuję cały czas coś innego. Cały czas wracam do Dark Angels, zawsze to kupuję, ale do tego coś właśnie, za każdym razem coś innego. I tak właśnie kupiłam Herbalizm, jak byłam w Lushu w Anglii. Chciałam kolejny produkt nowy wypróbować. Ten jest akurat typowo skierowany do mojego typu skóry, czyli do skóry mieszanej tłustej, która ma regulować wydzielanie sebum, ale akurat z tego produktu nie jestem zadowolona. Tutaj akurat na pierwszym miejscu w składzie są mielone migdały, jest też glinka, gliceryna, ale jakoś z tego produktu nie byłam zadowolona ze względu na to, że te produkty są w formie takich gęstych past, które mieszamy z wodą i dopiero wtedy aplikujemy na twarz i one normalnie się ładnie po prostu z tą wodą mieszają i jest taka fajna, przyjemna konsystencja. Herbalizm jest w postaci takich jakby kuleczek, takich grubych. Kojarzy mi się z czymś, ale niestety Wam nie powiem. Ale nie mamy takiej właśnie jednolitej konsystencji, tylko ciężko się rozprowadza na twarzy. Jest to troszkę bardziej w formie takiego peelingu, ale takiego bardzo, bardzo delikatnego. Także jakoś mi nie przypadło do gustu i też Herbalizm zauważyłam, że on zostawia delikatną taką właśnie powłoczkę. Nie jakąś taką bardzo tłustą, czy nie kojarzmy tego z taką właśnie powłoką z parafiny, tylko że właśnie delikatnie coś na tej skórze zostawia, co mi akurat nie przeszkadzało, ale takie dziwne uczucie sprawiało. Przejdziemy dalej. Mam tutaj trochę suchych szamponów. Kupiłam na wypróbowanie, nawet nie mam tutaj wieczka, z Biedronki suchy szampon, bo wiedziałam, że kosztuje naprawdę grosze, ale to jest jeden z najbardziej wybielających suchych szamponów, jakie używałam. Ja mam akurat jasne włosy, także u mnie to nie powinno być problemem, ale zawsze jak używam takich produktów, to wyglądam, jakby mi była siwa. Co teraz aktualnie jestem, ale sprawia, że to po prostu wygląda niekorzystnie i do tego na pewno nie wrócę. Mam tutaj także suchy szampon z Batiste, ten jest o zapachu wild i ten zapach mi bardzo odpowiada. Nie wiem, czy będzie coś czuć teraz, a tu oczywiście już nic nie ma. Nie, nic nie czuć, ale ogólnie ten zapach bardzo mi odpowiadał. Ja ogólnie lubię Batiste, ale właśnie to lubiłam i jeszcze lubiłam ten tropikalny, bo nie był taki właśnie bardzo mocny, albo troszeczkę odświeżający, ponieważ one mają dosyć intensywne zapachy, ale do tego na pewno wrócę, to mi się spodobało. Mam tutaj 3 suche szampony z marki Just Only. To akurat jest słabo dostępna marka, bo właśnie za bardzo jej nie widziałam, ale kupiłam w ogóle na mega promocji, bo one chyba kosztowały wtedy po 7-8 zł. To kupiłam sobie od razu na zapas, wydaje mi się, że miałam 4 sztuki. One są typowo właśnie do blond włosów i dają taki żółty nalot. Tego oczywiście nie widać, bo to się bardzo ładnie wchłania, ale ja ogólnie tak samo Batiste też lubię w tej wersji typowo do blond włosów, ponieważ one wtedy nie wybielają odrostów, tylko tak właśnie ładnie się wstawiają. Ale te bardzo polecam, jak znajdziecie i znajdziecie w niskiej cenie, to polecam Wam sprawdzić, ponieważ są na poziomie Batiste, a da się po prostu je kupić dużo taniej. Ostatni suchy szampon jest z marki Dove i ten produkt akurat bardzo, bardzo mi się spodobał, tylko że on jest dosyć drogi, bo ja go kupiłam na promocji, także chyba kosztował wtedy 14 zł za 200 ml, także to nie była jakaś duża cena, ale on normalnie kosztuje ponad 20 zł, także wtedy to nie za bardzo się opłaca, ale ogólnie bardzo przyjemny, nie zostawia białego nalotu, zapach ma taki
delikatny bardzo, nic takiego bardzo mocnego, ale taki chyba wydaje mi się, że kwiatowy był taki odświeżający. Także to też bardzo fajne, godne uwagi, jak traficie właśnie na promocji. Pokazałam Wam teraz 6 sztuk szamponów, tak jakbym w ogóle nie miała włosów. Co dalej? Dalej mam dużo płynów micelarnych. Mam dwa opakowania, tutaj jeszcze sięgam, bo mam w szufladzie. Dwa opakowania płynów micelarnych z Garniera. To jest mój ulubiony płyn micelarny, ciągle do niego wracam. Cały czas kupuję, ponieważ bardzo się opłaca, 400 ml, szczególnie w promocji, to można go dostać za około nawet 12-14 zł. To super się opłaca, naprawdę najlepiej zmywa ze wszystkich. Mam tutaj też płyn micelarny z Bioderma, które akurat dostałam, właśnie dostałam taką paczkę niespodziankę z marki Bioderma, w którym się znajdował ten najbardziej słynny płyn micelarny i powiem szczerze, że on się bardzo dobrze nie sprawdził, ale tak naprawdę oceniam na takim samym poziomie jak ten z Garniera, także nie ma sensu przepłacać. Na pewno ma jakieś lepsze składniki tutaj w środku. Jeśli macie jakieś wrażliwe oczy, jeśli ten z Garniera Wam się nie spisał, no to wtedy lepiej sięgnąć po coś takiego. Ale jeśli nie ma problemu z Garnierem, no to wtedy lepiej po prostu nie przepłacać, a właśnie używać tego z Garniera z drogeryjnej półki. Kolejny płyn micelarny to jest akurat taki prezent, co dostałam w gratisie do zakupów. Jest to taka miniaturka płynu micelarnego z linem do makijażu twarzy i oczu i tego absolutnie nie polecam, bo jest delikatnie, nie podrażnia, nie piecze w twarz, w oczy, ani nic takiego, ale bardzo słabo zmywa makijaż, także jemu ciężko było sobie poradzić z jakimkolwiek podkładem, nie wspominając już o takim podkładzie typu Double Wear, co Garnier, Bioderma sobie świetnie radzą, to ten sobie nie radzi z jakimiś BB kremami, które same już schodzą z mojej twarzy wieczorem, to naprawdę taki bardzo słaby produkt. I jeszcze przetestowałam płyn micelarny z Bielendry, tylko nie mogę nigdzie znaleźć opakowania, także musiałam je wyrzucić. To jest taki płyn micelarny, wiem, że on był zielony, znaczy z zielonymi napisami, jakiś regenerujący, nie wiem co to było generalnie, ale jakiś 7D, coś tam takiego. I ogólnie on był bardzo fajny, tylko że akurat nieopłacalny, bo on w takiej samej cenie mniej więcej jest to Garnier, a ma połowę mniejszą pojemność, ale jeśli byście chciały przetestować, no to wtedy ten z Bielendry też bardzo sympatyczny jest. Co mam dalej? Mam kilka produktów do nawilżania. O, znalazłam! Jest czwarty suchy szampon z Gresson. Nie wiedziałam, że miałam cztery. Mam dwa mleczka do ciała. Evre Max Repair Balsam do ciała regenerujący. To jest absolutnie moje ulubione mleczko, ponieważ świetnie nawilża skórę, jest bardzo lekkie, świetnie się rozprowadza po prostu moment i mam skórę nawilżoną. Także jeden z najlepszych produktów i o super w składzie. Tak muszę się rzucić. Muszę znaleźć drogerię, która po prostu posiada produkty Evre w swojej ofercie, bo sobie kupię na zapas, bo to są naprawdę najlepsze produkty. Ja co prawda lubię czasami takie masełka, typowo takie gęste, takie mocno nawilżające, takie przeczuję, że mam je na skórze, szczególnie teraz zimą, ale takie na co dzień, żeby szybko się posmarować po prysznicu, to jest super produkt. Mam też takie mleczko z firmy Vaseline. Jest to Advanced Repair Fragrance Free. Też takie właśnie mleczko szybko, super się wchłania. Nie lubię strasznie tego opakowania. Mam też jeszcze wersję z aloesem, którą jestem w trakcie używania. Strasznie ciężko wydobyć produkt z tej butelki, bo jest strasznie twarda i jakoś tak zbiera powietrze i ciężko wydobyć, także już od połowy opakowania ciężko było sobie z tym produktem poradzić. Ogólnie bardzo fajnie nawilżający, szybko się wchłania. Tutaj skład akurat nie powala. Tutaj też jest nawet parafina, no nie jest zbyt ciekawy skład, także tego osobiście nie polecam, chyba że jakieś naprawdę, jeśli będziecie potrzebowali czegoś na szybko kupić we mniejszej pojemności, ten ma super skład, także polecam bardzo. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj kilka produktów z makijażu, także może to teraz pokażę, żeby zrobić przerwę od pielęgnacji. Zużyłam już drugie opakowanie pudru sypkiego z Bourjois, które jest moim ulubieńcem właśnie tak na co dzień do używania. Chociaż co prawda ostatnio cały czas używam rozświetlającego pudru z Hourglass, to jednak do tego cały czas wracam i to lubię, jeśli wolę mieć taki właśnie matowy efekt i dzisiaj mam przypudrowaną twarz tym pudrem, ale akurat tego za bardzo nie widać, bo mam taki bardziej rozświetlający podkład, ale ogólnie bardzo lubię, bardzo Wam polecam, naprawdę się opłaca za niską cenę, kupicie dużą pojemność, 32 gramy. Ja teraz nie wiem dokładnie, ile zużywałam ten produkt, liczyłam przy pierwszym, to starczył mi na 7 miesięcy codziennego używania dzień. Mam tutaj maskarę z MUA Makeup Academy, jej akurat nie zużyłam, tylko ona po prostu odkąd ją już
Już kiedy ją kupiłam, już była w takiej konsystencji, że była niezdatna do użytku, ponieważ ona jest w konsystencji plasteliny. Kolor co prawda fajny, bo taki właśnie żywy, różowy, ale niestety nie do użytku, także to idzie do śmieci niestety. Co dalej? Maskara z Max Factora, jest to False Lash Effect. Używałam tej maskary, chociaż nie jestem za bardzo z niej zadowolona. Ma taką dosyć dużą silikonową szczoteczkę. Ja nie miałam akurat z nią problemów, ale ona jest praktycznie wielkości mojego oka, także tylko dla takich osób z dużymi oczami albo lubiącymi po prostu takie mega duże szczoteczki, ale no ciężko jest dostać się po prostu od nasady rzęs. No i ona jest taka dosyć słabiutka, nie daje jakiegoś takiego mocnego efektu i nie byłam z niej zbyt zadowolona, mimo że się nie kruszyła ani nie rozmazywała. Ja jestem jednak fanką L'Oreal i przy tym zostanę. Mam tutaj lakier Fiji z Essie. To jest właśnie moje pierwsze opakowanie, które zużyłam. Teraz mam drugie opakowanie, którego też już jestem chyba w połowie. A teraz się przerzuciłam na hybrydę i właśnie mam tutaj teraz zamiennik. Co możecie zobaczyć, to jest idealny praktycznie odcień. To jest biskit z Semilaka. Ten jasny właśnie odcień to... Teraz będę używała tylko hybryd, tak naprawdę już się przyzwyczaiłam, że te paznokcie mam na dłuższy czas. Kolejny produkt jest to żelowy eyeliner z Maybelline i jest to moje pierwsze opakowanie, które używam chyba półtora roku. On ma ogólnie 2 lata od otwarcia ważności i on rzeczywiście przez długi czas jest ważny. Ja jeszcze mam co prawda bardzo dużo, ja często go używałam, używałam go też na połowę swojej twarzy podczas Halloween, jak nagrywałam właśnie tą czaszkę Sugar Skull, to wtedy używałam tego praktycznie na całą twarz. I dalej tam jeszcze trochę produktu jest, ale już teraz jest dosyć suchy, już go nie używam, już otworzyłam po prostu nowe opakowanie, które już od dawna miałam tak naprawdę w zapasach. Mam tutaj jeszcze próbkę pudru z ryżowego spaza, którego używałam. Używałam go podczas wakacji, bo wziąłam sobie po prostu na wyjazd, bo jest taki malutki, typowo właśnie do podróży. Ogólnie bardzo fajny produkt, na długo matowił i nie wybielał twarzy, także nie wiem, czy się nie zdecyduję kiedyś może na pełne opakowanie. Mam tutaj 2 próbki baz z Urban Decay pod cienie, które dostałam do palety Naked 3. Wcześniej wypróbowałam tą klasyczną wersję, wersję Eden. Żadna mi się nie sprawdziła. Tutaj mam 2, mam tutaj Sin. Sin jest akurat taka mocno perłowa i on ją użyłem chyba 2 razy, ale tak naprawdę kto by chciał używać perłowej bazy pod cienie, to nie rozumiem. I tutaj zużyłam całą tą bazę anti-aging i ona akurat była dosyć w porządku, aczkolwiek nie na tyle, żeby kupić pełnowymiarowe opakowanie, także to nigdy niestety nie nastąpi. Mam tutaj 2 zestawy paznokci z marki Elegant Touch, czyli takie właśnie przyklejone paznokcie już gotowe. I tutaj tam pojedyncze sztuki zostały, ale ogólnie miałam je przyklejone na wszystkich swoich palcach. Mam tutaj wersję Express, czyli taka, która po prostu się tylko odrywa folię i przykleja. Tutaj ta wersja taka klasyczna to jest taka, że najpierw przyklejamy sobie jakby pasek kleju na paznokieć, a potem doklejamy ten sztuczny paznokieć. Obie wersje u mnie się niestety nie sprawdziły, ponieważ one odstają strasznie od płytki i tak naprawdę ciężko je dopasować, nie są w żaden sposób elastyczne. Także jeśli tutaj przykleimy przez część paznokcia będzie ok, to na samym końcu, nawet jak ja miałam właśnie wtedy super krótkie, bo wtedy akurat paznokci nie miałam, co sobie testowałam je, to odstawało po prostu od płytki na jakieś milimetry, co przeszkadzało, zaczepiało włosy, także to mi się nie bardzo nie podobało i utrzymywały się 1 dzień. Po 1 dniu te odchodziły i te też odchodziły, także zgubiłam paznokcie po prostu w trakcie testowania, także tego Wam nie polecam, mimo że one były dosyć popularne i dziewczyny mówią, że naprawdę długo wytrzymują, co nawet na imprezę ciężko by było sobie przykleić, żeby nie zgubić po prostu któregoś paznokcia w trakcie, także ja Wam tego akurat nie polecam, wolę po prostu pomalować swoje, czy hybrydą, czy klasycznym lakierem. Teraz już mamy tylko pielęgnację nam została. Mam tutaj kremik z marki Ava, jest to krem z ekstraktem z ogórka, jest to właśnie organiczny, taki naturalny, typowo produkt, który dostaniecie na pewno w Rossmanie, ja tam kupuję te produkty. I ten produkt, na którym się sprawdził, że kupiłam sobie drugie opakowanie, które tak zamiennie z różnymi produktami teraz używam, ale bardzo fajny, taki lekki produkt, typowo na lato raczej.
nawiasne dla osób też właśnie ze skórą tłustą, mieszaną, ale także właśnie normalną. Dla jakichś suchych osób może być troszeczkę za delikatne, ale ogólnie świetnie mi się sprawdzi ten produkt. Kolejny produkt jest to krem z Dermik, jest to witamina P+, przeciwzmarszczkowy krem nawilżający, typowo do cery naczynkowej, właśnie zaczerwienionej. Bardzo fajny krem, naprawdę mi się fajnie sprawdził. Kupiłam sobie też wersję półtłustej, której nie polecam, bo jest mega tłusta, chyba że takiego produktu szukacie, ale w tym półtłustym też już jest parafina w składzie. Tutaj tej parafiny nie ma. Ogólnie taki przyjemny produkt do używania i na dzień pod makijaż, i na noc. Tylko że na noc akurat był dla mnie troszeczkę za delikatne. Też z tej marki chciałam sobie wypróbować krem pod oczy, hialuronowy krem pod oczy i na powieki, Hialik 3D, który był bardzo przyjemny, właśnie takie opakowanie z pompką, mega higieniczne, typu właśnie Airless. To bardzo polecam, był właśnie taki dość lekki, wygładzający te okolice pod oczami. On jest typowo skierowany do cery dojrzałej, ale to nigdy nie zaszkodzi, żeby tego używać też w młodszym wieku. Mam tutaj dwa masełka do ust, Carmex, którego bardzo dobrze wspominam, bardzo dobrze nawilża usta, oraz masełko z Pat & Rap, które częściowo zużyłam, ale reszta już się po prostu przeterminowała. To akurat bardzo słabo nawilżający, delikatnie daje kolor, co mi się akurat nie podobało. I zapach miał być niby kawowy, a taki bardzo sztuczny, w ogóle kawę nie przypominający niestety. Zostały już tylko produkty do pielęgnacji włosów i mam tutaj szampon i odżywkę z marki Balea, która jest dostępna w drogeriach DM, które znajdziecie, nie wiem, w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, w Bośni, właśnie moja siostra kupiła mi je w Bośni będąc. Bardzo przyjemne produkty, bez silikonów, ja właśnie używam tylko pielęgnacji bez silikonowej i ogólnie bardzo mi się przyjemnie ich używało, niestety do nich nie wrócę ze względu na to, że nie mam do nich dostępu. Co za to ostatnio często używałam, to produkty z Isane. To akurat dwa, które Wam pokażę, to są cieknące, wyjęłam je akurat prosto spod prysznica i nie są zużyte, ale na przykład tej odżywki właśnie z tej serii Oil Care, to jest akurat nazwa kuracja, to nie jest jako odżywka, to jest kuracja, ja mam, zużyłam chyba z 5 opakowań, nie zostawiłam żadnego zużytego, ale 5 opakowań zużyłam na pewno, jak nie więcej. Ona jest w cenie 5 zł, jest naprawdę świetna, jest dosyć małe to opakowanie, ale naprawdę warto, jest taka gęsta, treściwa odżywka do włosów, naprawdę jest jedna z moich ulubionych i się świetnie sprawdza po prostu właśnie przy pielęgnacji takich włosów rozjaśnianych, suchych, naprawdę świetna. I właśnie używam też szamponów z Isane i mam tutaj akurat z serii Repair Nutrition, miałam właśnie z tej serii Oil Care, dużej różnicy między nimi nie widzę, ale fajnie mi się sprawdzały, także do tego też będę wracała. Mam tutaj dwie maski, jakimś cudem udało mi się zużyć chyba po roku czasu maskę z Kalosa, jest to latte. Bardzo fajna, przyjemna maska, ale używałam jej raczej jako odżywkę albo właśnie tak na, nie wiem, 10-15 minut, nie używałam jej na dłuższy czas, ponieważ nie widziałam sensu, bo ona jest taka z tych delikatniejszych, ale fajnie mi się na przykład sprawdziła maska z Lobiotiki, jest to intensywnie regenerująca maska do włosów słabych ze skłonnością do wypadania. Koleżanka mi poleciła, powiedziała, że jest bardzo fajna, ja mam jeszcze tą z jakimś miksem różnych olejków, którą też bardzo lubię, ale tamtej akurat jeszcze nie zużyłam. Tą zużyłam wcześniej, bo miałam po prostu pod ręką pod prysznicę i bardzo przyjemna, bardzo miła właśnie maska. Ja ogólnie bardzo lubię te białowaksowe maski. I to by były wszystkie produkty. Niestety dużo było pominiętych, bo wiele produktów zużyłam, a opakowanie poszło do śmieci, tak jak na przykład szampon z Aloe Verde, który został na wakacjach, to akurat z premedytacją zostawiłam i tam wyrzuciłam, bo nie chciałam targać ze sobą po prostu pustego opakowania. Także tyle zużyłam, tyle wiem, że zużyłam, reszty niestety nie jestem świadoma już, bo to naprawdę jest kilka grubych miesięcy, jak nie w ogóle pół roku czy dłużej. Już nie pamiętam dokładnie, kiedy ostatni taki filmik powstał. Także teraz po prostu zrobię to szybciej, żeby ten filmik nie był taki bardzo, bardzo długi, żeby się przyjemniej oglądało. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!